Cześć, witam. Jack Smith 3. Wybraliście Jack Smitha na dzisiaj. A więc gramy w Jack Smitha. 3 dni dzisiaj zrobimy kolejny z Jack Smitha i chyba wśród tych 3 dni się łapie dzień. Tak. Łapią mi się dni takie, że dzisiejszy dzień 48 pozwoli nam przejść na krainę następną, a w dniu 49 będzie walka z bossem. No i tak to wygląda, nie? No. Bo 33 level potrzebuję, żeby mieć walkę z bossem. Także... mamy to. W sumie ta walka z bossem to raczej powinna być na live'ie. Ale już nic z tym nie zrobię, nie? Odcinki zaplanowane, jeszcze wybrane przez was, no to chociaż premierę będziecie mieli tego odcinka następnego. Nie, co ja tu potrzebuję? Elektryczność, ciemność, liście. Czyli no, najlepiej się przyda Pegged Maze, który no, ma za chwilę blokowany srebrny element. Axe. A tu mi się przyda no, też ciemność. No to weźmy ten pod ciemność lepszy. Tutaj mamy coś nowego. Co mnie za dużo tych broni nie porobiłem, nie? Mamy 14 osiągnięć, a to jednak może coś... zrobiłem. A tak, zrobiłem tylko o 16 takich broni. Epickich broni 16 zrobiłem, jeszcze 4, żeby mieć osiągnięcie. No to osiągnięcie to samo zaraz wyjdzie pewnie. No i tutaj nasze oczywiście elementy, 3 srebrne są dopiero. I wejście było brązowe. Pika. Czy w pikach jest coś na elektryczność? No wszystko na ciemność. Gdzie ja elektryczność się znajdę? Na liście też nic nie było. Dobra, sprawdźmy co można zrobić. Jest coś? To pod wodę to nie. Pod wiatr tym bardziej. Tutaj jest pod liście, ale z brązu. Już zrobiłem co innego, no to nie będziemy robić wymiany. Nie będzie wymiany. Nie, nie, nie. Jak już tak zaczęliśmy, to tak zrobimy. To jest 48 dzień już w Jack Smithie, nie? Dobrze. I pukamy to. O. A już wylewamy tu. Czas na tarczę. Tarcza była pod właśnie elektryczność kryształowa, bo są trzy typy na trzech przeciwników jest na elektryczność. Gdybym to zrobił z brązu, to mógłbym zrobić pod liście, chociaż liściasy to jest w sumie jeden, no to na tego jednego wystarczą normalne obrażenia, nie? Nie trzeba niczego sobie dokładać. Ważne, żeby ci inni padli, a ten jeden, no to nie trzeba na niego uwagi zwracać. Jakie tu mamy części? Jest coś pod liście, jest coś pod ciemność. No weźmy coś pod szczęście. Great. Ok, i ostatnia brońka, i tutaj w sumie więcej nie trzeba. Jak następna walka będzie z bossem, no to tam sobie powykorzystujemy te części. Na razie zaoszczędźmy je. Mamy Axa. No tutaj ten Dragon Axe się najbardziej przydaje. Zróbmy ze złota, nie czerpmy tak tego kryształu. Kryształ złoto też dobrze działa. Dobra, ta tarcza oczywiście na końcu. Z nią najszybciej idzie. Tutaj robimy bez żadnych wymyślanek. Dużo jest tych broni pod ciemność. No właśnie, o i kamień jest. Dużo jest broni pod ciemność, no to nam to wystarczy. A w sumie tu jest coś pod liście. No to zróbmy box shielda też pod liście. Będą dwie różne tarcze. Nie dwie te same, dwie różne. Czyli mamy pod każdego przeciwnika jakieś
podatności w naszych broniach. No. Ojej. W sumie nie ma w tych częściach jakiejś dobrej pod szczęście na przykład. No okej, okay. Jedna część to nie będziemy jej używać. Wróć. Byłoby ich więcej, bym użył, ale nie jedną. Szkoda mi zawsze jednej części używać. Okej, okay. Nie było dzisiaj ani jednego miecza i ani jednego łuku. Nie, łuk i miecz dzisiaj się nie pojawiły. W sumie dosyć dawno tych łuków nie robiłem. Dosyć długo. Bo w ostatnim odcinku nie było łuków. Nie tu. Tu. Bierzemy i wydajemy pikę. Pika, 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 jak tam aks. Tarcza za chwilę, nie? Zacznijmy od dużej, potem małą zrobimy. Okej. Okay. Około 100 dni jeszcze musimy naszego Jacksmitha tutaj zrobić. Aby mieć ostatni surowiec. No i zostały tarcze. Zostały tarcze, czyli zaczniemy od dużej. Życie, ogień. A, w sumie jesteś w sklepie? Nie tu. Tu. A, są takie. To kupmy jedną tą. Tutaj kupimy te. Żeby nie wydać całej kasy, nie? I to tyle. Tutaj weźmy pod. Dobra, elektryczność. Jak ja nie lubię malować tej dużej tarczy. O! I chyba nawet wyszło mi. A tutaj jest ciutka niedomalowana. O! Będzie seteczka? No nie. Tamten ślad nie udało się zająć. Zmieniamy, bo ma być zwykła, nie trzeba tutaj żadnych innych farb używać. Coś nie wyszło. Dobra, tutaj zróbmy normalnie. Tutaj też nie ma malowania na 100%. Innym razem będzie na 100% malowania, a teraz idźmy walczyć. Idźmy walczyć. Pajączek ciemny, na ciemność. Jest nowy przeciwnik na tego a propos. Okej, okay, nie użyłem kuli żadnej innej, tylko na elektryczność. Dobra. Dobra, zamrozimy następnego. Teraz już się nie opłaca. Dobra, rzut kula jeszcze. Okej, okay, teraz tu kolejne kulki. Na liścia z tego. Które w zasadzie najwięcej wbiły tarcze. Pod ciemność, potem jest pod elektryczność i wybuch znowu pod ciemność. O. Okej, okay, 30 typów pokonałem, używając przy tym elementy na ciemność. I w sumie się tutaj zaliczają tylko elementy, które są w broniach, nie było normalnie. Nie dokładałem żadnych dodatkowych części pod ciemność i udało się wszystkich tutaj dotrzymać do końca. I trochę skorzystaliśmy z tej opcji na
33 level. Trochę skorzystaliśmy z tej opcji, że dałem w pierwszej broni element na szczęście. Trochę nam więcej surowców chyba wypadło. Co akurat można tu zobaczyć. Do zobaczenia w odcinkach następnych. To był dopiero pierwszy, a 3 są zaplanowane, nie? Więc jeszcze 2 odcinki dzisiaj z Jack Smitha 3. Będziecie mogli nowe obejrzeć. Cześć!